To lekarze, którzy przez wiele lat służyli i w większości nadal służą gliwiczanom. Właśnie te osoby postanowiła nagrodzić i docenić Śląska Izba Lekarska oraz władze Gliwic. To jedno ze spotkań, które organizujemy na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej, gdzie wspólnie z przedstawicielami miasta, samorządu terytorialnego chcemy pokłonić się przed wszystkimi tymi, którzy nie szczędzili wysiłku, zdrowia, aby nieść pomoc wszystkim potrzebującym, a także działali na rzecz środowiska lekarskiego, szkolili swoich następców, byli często dla nich drogowskazem, wzorem i przykładem. To znakomici lekarze i fachowcy. Co bardzo ważne, przez lata kształcili nowych specjalistów. Warto takich ludzi doceniać. Nas interesuje to, jak te osoby wypełniały swoje lekarskie powołanie. Czy realizowały tą zasadę, która jest dla nas najważniejsza w lekarskim powołaniu. Salus aegroti suprema lex esto. Dobro chorego najwyższym prawem. Dzisiaj obronić to dobro jest czasami niesłychanie trudno. Dzisiaj, kiedy jest taka presja na lekarzy, jest coraz bardziej skomplikowane otoczenie prawno-administracyjne i dlatego honorujemy tych, którzy mają być dla młodych wskazówką, że człowiek w całej swojej integralnej złożoności jest największą wartością. Podczas uroczystości, która odbyła się w sali Szkoły Muzycznej w Gliwicach, obecny był przedstawiciel władz samorządowych, przewodniczący Rady Miasta Marek Przonak. Zawód lekarza to ogromna odpowiedzialność, ogromna satysfakcja i dzisiaj właśnie chcieliśmy za tą ich odpowiedzialność, ale przede wszystkim za zaangażowanie bardzo serdecznie podziękować. Niejednokrotnie przez kilkadziesiąt lat realizują zadania, które tak naprawdę ratują zdrowie i życie wielu mieszkańców naszego miasta. W środę nagrodzono i doceniono wielu znakomitych lekarzy, którzy nie tylko pomagali chorym, ale też aktywnie działali w środowisku.